Stefan, właśnie widzieliśmy wspólnie końcówkę konkursu. Co takiego robi Karl Geiger, że aż tak odlatuje tutaj? No, jak my to mówimy, ma gaza teraz, jeszcze mała skocznia pod jego technikę, naprawdę to leży, ale pcha nogą jednak, bardzo dobrze skacze. Przejdźmy do ciebie, są punkty w przeciwieństwie do wczoraj, ale to jest tak na granicy, czy te skoki były dużo lepsze dzisiaj niż wczoraj? Dużo nie, no były ciut lepsze. Wczoraj też ten skok nie był jakiś tragiczny, po prostu trochę spóźniony. Pewnie gdybym trafił, to ten metr czy dwa dalej pewnie bym skoczył i punkty by też były, ale to jest wszystko takie na pograniczu faktycznie i no brakuje jeszcze w tych skokach tego pozytywnego bodźca, żeby można było te parę metrów dalej odlecieć i się cieszyć tymi skokami, być zadowolony po skoku i no jeszcze brakuje. Trochę treningowo podszedłeś do tego weekendu, zważywszy na to, że to skocznie normalne, można popracować na czymś więcej? Treningowo to nie, no jednak to są zawody, to jest pora świata i reprezentujemy nasz kraj, więc staramy się z całych sił wypaść jak najlepiej. Ale faktycznie można jakiś element na małej skoczni skorygować, jest łatwiej troszeczkę, więc coś tam pozytywnego przyszło, tak czułem w tych skokach, że to pchanie było trochę lepsze i więcej tej energii było. Ale tak jak mówię, to jest jeszcze wszystko mało. Marna frajda chyba na takiej skoczni w przeciwieństwie do reszty sezonu, to? No, że tak powiem, frajda jest wtedy, jak się dobrze skacze. Czytałem taką opinię, że takie skocznie to dla dzieci są, to faceci na mamutach latają. Ja wiem, no... Małe skocznie to jest coś innego. Może nie, skakanie się nie różni, ale ma się troszeczkę inne czucie, jest mniej tego powietrza. Ja tak nie uważam, że to dla małych dzieci, bo mają coś sobie te normalne obiekty i fajnie, że mogliśmy taki weekend tutaj spędzić. Takie dwie grupki się zrobiły w naszej kadrze, ta trójka z przodu i ta trójka troszeczkę z tyłu. Różne są głosy, żeby wymieniać w składzie i tak dalej, ale Puchar Kontynentalny to też chyba nie jest lekarstwo na wszelkie zło. Zobaczymy, decyzje podejmują trenerzy. Faktycznie, no, ta trójka skacze bardzo dobrze, Piotrek, Kamil, Dawid, my odstajemy i my musimy potrenować, po prostu poszukać tych czynników, które dadzą nam na lepsze skoki, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A jest jakaś nadzieja na to, że w Polsce uda się skoczyć coś? Chyba tak, dzięki.